Film, który za chwilę obejrzycie, został nagrany jakoś 1,5 miesiąca temu i nie wrzucałem go do dzisiaj tylko i wyłącznie po to, żebym mógł ogłosić w nim mój nowy kanał. Dokładnie tak, widzowie, powstał mój nowy kanał o nazwie Nexe Mini i jak idzie się domyślić, wiecie, taki mem, że rybka mini, że hehe ten program, będzie to kanał family friendly, dokładnie tak. Biorąc pod uwagę, że ja ostatnio na tym kanale dużo przeklinam, biorąc pod uwagę, że ja na tym kanale w przyszłości będę chciał robić mniej gamingowe rzeczy i będzie tutaj mniej gameplay, ale po tym dokładnie będzie jakoś za tydzień. Stwierdziłem, że zrobię drugi kanał, który będzie po prostu wersją family friendly, czyli będzie to vibe'owo coś podobnego, powiedzmy, do pierwszego sezonu KM, gdzie ja po prostu grałem sobie w gierki, nie przekinałem, ale byłem dalej sobą. No i na tym kanale, moi drodzy, będziecie mogli między innymi zobaczyć właśnie Robloxa, ponieważ dzisiaj będę ogrywał swój pierwszy raz w Robloxie, te 1,5 miesiąca temu. No i w tym czasie ja już zdążyłem kilka filmów z tego Robloxa nagrać. Są już na kanale, jest ponad 10 filmów, wydaje mi się, już, także możecie sobie wejść po tym filmie, obczaić, no i będziecie mieli co oglądać, jeśli ktoś lubi. No i generalnie będą tam się pojawiać raczej takie luźne gameplaye właśnie z gier typu Minecraft, Roblox, no i coś tam jeszcze może kiedyś do głowy wpadnie. Także zapraszam was, moi drodzy, pierwsza linka opisu, Nexe Mini kanał się nazywa. Polecam wejść, zasubskrybować, jak ktoś lubi takie gierki i ktoś lubi takie gameplayowe filmy. Tam będzie ich dużo, ponieważ być może będzie daily od października, ale to jeszcze dokładne info będzie na powrotnym streamie, który będzie już w tą niedzielę, czyli 3 października, godzinie 20 na Twitchu. A ja, moi drodzy, tutaj jeszcze na samym początku chciałbym tylko powiedzieć, że w mojej ulubionej grze przeglądarkowej, czyli Shakes and Fidget, do 30 września trwa aktualnie event, w którym oficjalnie został dodany nowy, legendarny dungeon o nazwie Diabolical Company Party, który, tak jak mówię, jest eventowy i będzie można brać udział w tym dungeonie tylko i wyłącznie do 30 września, także polecam się spieszyć i zainstalować grę, bo Shakes są totalnie spoko. Zapraszam też do gildii, aktywne gity, W50, polecam gorąco. No i tutaj mam jeszcze mały bonusik dla dwóch widzów, kto pierwszy, ten lepszy. W tym momencie pojawiają się na ekranie dwa kody, jeden jest na 250 grzybów, drugi jest na 500. Kto pierwszy wykorzysta, ten lepszy, moi drodzy. Także ja już nie przedłużam, życzę wam miłego oglądania i wbijajcie do Shakesów, bo szukam ludzi do gildii. Z tej strony wasz ulubiony cringe youtuber, nazywam się Nexe Cringe, a dzisiaj będziemy testować Robloxa. Po raz pierwszy w moim życiu jest dzisiaj ze mną Robloxowy Mangozjeb, czyli Puzon, siema. Dzień dobry, kochać Robloxa. Dokładnie tak, i ja szczerze raz w życiu grałem w tego Robloxa i chciałbym, żeby Puzon mnie nauczył trochę. Dlatego jesteśmy generalnie w początkowym ekranie. Na samym początku jeszcze przypominam, że jak chcecie więcej tej pięknej gry tutaj, to możecie łapkę w górę zostawić, suba, jak ktoś jest nowy. No i co, zaczynamy. Puzo, od czego zacząć? No, golasem jesteś, musisz się ubrać. Ale kupiłem już przecież maskę przed chwilą, nie wiem, o co ci chodzi. No to maskę samą, no i zobacz, jak ty wyglądasz. No co, jestem tikuwą totalną. Proszę się ubrać, proszę do Avatar Shopu wejść, masz bobuksy. Avatar Shop, no. O, jakby się ktoś pytał, czy mam robuksy, to Puzon jest fantastycznym człowiekiem i mi dał za darmo. Nie wiem jak, ale dziękuję. No, troszeczkę mu dałem, ale no to musisz się ubrać też, shield. I no słuchaj, taka kozacka z championem, czy straszałem? Nie, no. Gówno, czekaj, trzeba znaleźć coś ładnego, trzeba znaleźć coś ładnego. No, tak! O, kupię sobie White Supreme, ty! Ty, Nikolabo! Ty, a to jest o bez kitu, Supreme X Off-White, kurwa, biorę! To trzeba kupić. Nie, no nie biorę, useless. Lecimy dalej, widzowie. Gówno same tu na razie. Nie, no trzeba kupować fajne rzeczy, no masz takie ładne koszulki, ty nie możesz tak być taki wybredny. Dobra, ja się robię... Blind, tak jest, ja się robię na emo sad boya, ktoś jest sad boyem, now klikam i teraz no i muszę wejść na awatar, o tutaj. Tak, i założyć koszuleczkę. I muszę założyć koszuleczkę. Black. O, ale wyglądam jak, ale nie no, tik totalny, co? Przyznaj. No, wyglądasz całkiem świeżo. Dobra, jeszcze jakieś buty i spodnie, co? To spodnie same, to od razu z butami tutaj się kupuje, to i tak nie działa. Tutaj działa troszeczkę inaczej. To gówno trochę, to wielkie. Są same nogi, tutaj nie ma stópek. A. Także stópkarze nie grają. Ty, a może taki skupię? Ale to będzie tylko widać dół, wiesz? A. Tylko spodnie będzie widać. To nie kupować, masz koszulkę. A ty i to strach pańczy. Ale to on ma diosy założone. Dawaj. Ty, ale to jest actually fajna rzecz, ubieranie, nie wiem, ja na przykład zawsze się mówiło, że to gry dla dziewczynek są, ale ja na przykład zawsze lubiłem wchodzić na jakąś wyspę gier i ja ubierać to samo ludzi. No super, są takie dobra. Dosłownie jak Konanowicz. Ja nie wyglądają najgorzej, tylko trzeba zobaczyć, jak ja będę wyglądał w tym. I świeżo wyglądasz. No
chłopa widzowie, no przyznajcie, wyglądam jak młody Bóg, co? No patrzcie na to. Nie, dobra, słabim podoba mi się. Świeżo nekse, naprawdę, podoba bardzo mi się, podoba mi się. Ja ci wysłałem takiego linka na Discordzie. No, no, no. Twoja pierwsza prawdziwa gra. Miliony lajków w górę, ja pierdzielę. Ej, kolega sympatyczny. No patrz jak gówno wyglądam, dobra, ten outfit jest do zmiany, no patrz. Czemu? Nie zły z ciebie kozak. No jaki kozak, jak patrz, wychodzi mi tu jakaś patrz. Co ci wychodzi? Gdzie ci wychodzi coś? No tu mi wychodzi, no, wyglądam jak jakiś debil, patrz. Jakby nie wiem, no, moja... Czekaj, patrzę na twoją dupę i no, nic ci tutaj nie no wychodzi. Tak, to, ale to się... To tak działa każdy, zobacz na mnie, obok ciebie biegnę. O, jak wyglądasz? No, tak wychodzi, no, tak się dzieje. No czekaj, bo nie widzę! No, no. To spójrz się, no. Teraz idź prosto, się nie ruszaj. Nie, no u ciebie to nie jest aż tak widoczne jak u mnie. No to czarne ciuchy. Dobra, nie no, wyglądasz jak zje trochę. Słuchaj, to się zacznie kataklizm, także uważaj troszeczkę. Dobra, i to co chodzi, o co chodzi? Uwaga, jest teraz tsunami. I w tym momencie musimy wejść wysoko. Uciekamy przed tsunami, kurwa, słyszałem to już gdzieś. No tak się dzieje czasami, tak. I spójrz tam. Ale jak ja mam wejść, o, co? No, musisz biegnąć i skoczyć, ale nie tu! A gdzie? No ale tu przecież... Tak się da? O, działa się, Esa? No i spójrz tam, co tam jest? O, uciekamy. I musisz tsunami. Przeskoczyć je, musisz teraz wytimingować potężnie. Musisz przeskoczyć tsunami. O, przeskoczyć tsunami, dobra, dam radę ty, ale czekaj. Słuchaj, zaraz kupimy rzeczy za bobuksy, nic się nie bój. Czekaj, bo to jest Jezu, ale tu ludzie wyglądają jak jakieś gorsze przyklasy niż ja. Uważaj, skacz! No, i... no skaczę! A k***a! Dobra, żyję. Żyjesz? No to żyję, to żyję, żyję. Bo to już tyle. Esa? Źle osób zostało tylko. Ile zostało? No i widzisz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć z nami. Ty, a da się zrobić, żeby ta gra nie chodziła w 20 FPS-ach? Tak, da się zrobić, żeby chodziła w 240. Musisz pobrać FPS unlocker. No ja... Bo ty się nie da. To może także później. To już kiedyś, to weź tak nie tryharduj. To ja ci pokażę później gry do tryhardowania z takimi FPS-ami. Ty, ale jakiego to zooma można zrobić, o co chodzi? Można, można. Pierwszej osoby możesz grać. No, ej, stary, no? Da się na VR-ze grać. Na Robloxa na VR-ze? Tak, i możesz ludzi podnosić i tak dalej. Współczuję tym masochistą, ja się grałem z taką pies. Z tym źle czuję, a co dopiero na wiarze. Dobra, no i przeżyłeś. No. I jest, widzisz, Next Arcane Survivors, teraz wejdź do góry. No, wchodzę, czekaj, bo a jak po to wyłączyć? Tak? A jak to wyłączyć? No to zniknie samo. No, a to, o, zniknęło, no, no, no. I słuchaj, tutaj masz taką ofertę, możesz kupić za 80 robuxów, cofnij się. Gdzie, gdzie? Tutaj, tutaj. Możesz kupić jabłuszko, one ci odnawia życie, kliknij je i kup. Ale gdzie? O, kliknij na tabliczkę. Na 80 robux, nie moje, to no, kupuję, co? Dobra, chodź za mną jeszcze i jeszcze szybko może zdążysz, kliknij szybko balonik. No nie zdążyłem. Na razie masz jabłko. Jabłko odnawia ci zdrowie, jak stracisz troszkę HP. Dobra, git. Możesz je jeść w nieskończoność. No i będzie acid drain, czyli kwaśny deszcz, chodź za mną. Okej, okay, musimy idę się skopać, bo... Ty bo traktorem jedzie! Czemu chłop jedzie traktorem? Do czego ci ale deszcz będzie padał, więc idziemy do stodoły. Ty, a czemu ten człowiek, deszcz? Ale patrz jak on wygląda, no przecież jak jakiś... Ja nie mam nic do ludzi, nie? Ale no jednak... Ten ziomek to się kurwa z połaniem minął. Kto jest bekonem? On powinien być jakąś ukraińską maskotką chyba. Euro. Bez ej, ja powiedziałem o typ i on wyszedł, mi jest przykro. Maskotki na euro i co, i mamy tutaj ten? Tak, mamy się kampić na razie, bo wiesz. No a ty powiedz, patrz, jest flash flood. Nie, tu musimy jednak wejść na górę szybko, wspinaj się tutaj. Tutaj, ta, o, ale to ciężko, o, czekaj, o, o. A jak mam, no nie mogę. Poza. No, musisz wejść. Co ty robisz? No, ty... Musisz wejść od przodu, od o, przodu od tej przodu. Drabinki. Idę, no. No, 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 no. I teraz tutaj musimy się kampić, bo zaraz będzie podnosić się poziom wody. O, o. Właśnie, spójrz przez okno. I no co? I właśnie, myślisz, że to przeżyjemy? Dole już nie żyją. Nie wiem, czy tu przeżyjemy, jak nie, no to szkoda. Nie, ja wejdę na to okno, bo to na to okno się jeszcze da wejść, patrz. Ty, dużo... Dobra. Chodź na górę i kup no. Sobie to, kup sobie to. No ten czekaj, balonik. Bo jakiś survivor mi wyskakuje, no! A to jest przychyl kamery, no niestety tak to działa. Dobra, już, no. Słuchaj, ja doładuję tutaj za robuxy power upa, żebyśmy mieli kolejną. Będą teraz dwie katastrofy naraz. O więc kurde. Nie przeżyjemy na 100%. I to jest super. I tak się gra w Robloxa, mówisz, tak? Tak, tak, tak. I to na tym polega ta gra. Wyciągnij sobie balonik, który kupiłeś. No. I podskocz. A, i teraz masz low gravity i możesz spadać, możesz skakiwać wyżej. Ty. Więc na przykład jakby teraz było tsunami, to możesz, widzisz, sobie po budynkach skakać. Dobra, puzon, ale to ja mam pytanie. Jaki jest cel no, tej dawaj. Gry? Ja, w sensie, jaki jest cel Robloxa? Znaczy, akurat tego trybu, żeby przeżyć. A, okej. Okay. I z tego robisz odcinek, 10 minut i dziękuję za oglądanie. Co jest?
I to jest cały content Robloxowy. Ja chyba Robloxowcem widzowie zostaję. Ej, dobrze, dobrze ci będzie szło, tylko musisz wiesz. Musisz balona za Robuxy kupić. No mam kupionego. No to właśnie, no to co jeszcze potrzebujesz? Nie wiem. Więcej możesz kupić tutaj, oprócz doładowań. Ale ja się latam. O, wulkan jakiś się pojawił. O nie, no to my już wiemy co będzie, to się chowaj w dół. No ale będzie skąd ja mam wiedzieć jak ja mam się chować? No nie wiem, no widzisz wulkan, no, no to nie, się nie, widzę ciebie, to idę za tobą, nie? No, gdzieś tak, żeby coś cię osłaniało, co ja? Bo jak cię trafi wybuch wulkanu, to zginiesz. Ale skaczę. A jeszcze będzie ale druga jakaś rzecz. Kwadratowe trójkąt, znaczy kwadratowa lawa, pokczamp. No takie lawy są w Robloxie, w Minecrafcie masz płynną, tutaj masz kwadratową. O nie! No co? Dobra, jak dostałeś HP, to zjedz jabłko. A dostałem? Jak to zobaczyć? No dostałeś lekko. A jak to widać? W prawym górnym rogu ci się pojawia, jeżeli masz ten, jeżeli straciłeś HP. Nie, no nie widzę nic. No bo teraz zjadłeś jabłko. Ale dalej nie widziałem. Ja widzę na tym. O, widzisz, na przykład ona ma. I ona ma zielony pasek lekko. A, dobra, okej. No, i to jest ten pasek pojawia w prawym górnym rogu. I, czekaj, nie pojawia się druga? Chyba w następnym rundzie dopiero się pojawi, skoro kupiłem. Ale schiza, ty! No, ty, bo, tak działa. Bo nie, bo da się, patrz. Da się tą maskę, tak jakby, którą ja mam, da się ją wyłączyć i widać moją uśmiechniętą buźkę. Uśmiechniętą buźkę masz? No. To dobrze, trzeba się uśmiechać w Roblox. Dobra, ile to będzie trwać? Ty, a zobacz, tam niektórzy są na wulkanie. Ty, idziemy do nich? No to dalej, masz balon. Ja nie... Płatny, więc powinieneś na siadę doskoczyć. Ja nie dam rady. No, ja doskoczyłem. Pa, biegnę. Dawaj. O, zużywałem. Ała! Ty, puzan, bo nie dałem rady chyba, leży pod wodą. Ja nie dam rady? Będą teraz dwie katastrofy, więc wiesz. Okej. Będzie śmieszniej. Będzie fajnie, jak na przykład będzie wulkan i podtapianie, no to przegramy po prostu. Ale może być też tornado, może być, no dużo może być rzeczy, naprawdę. Burza z piorunami. I no, mówisz, Puzan, że jesteś enjoyerem tej gry i lubisz grać w tą grę, tak? Tak, bo jest dużo fajniejszych trybów, ale ten jest taki najbardziej typical. Typical typ. Po prostu śmigasz 10 minut i jest super. Okej, rozumiem. O kurde, już widzę, że będzie ten kwaśny deszcz. Jak... I czemu mojego tego ulepszenia nie włączyło od tej pory? O co chodzi? Nie wiem o co chodzi, ale wiem, nie, że jestem... Nie, czyli co, czy trzeba się na górę schować? Nie, właśnie musimy się schować tu. O tu, do środeczka na górę. Do środeczka na górę. Na górę, chyba, dobra. Że okaże się, że jest podtopienie. Wtedy wskakujemy na dach balonem, no bo mamy balona kupionego za Robuxy. Dobra. No to pay to win trochę ta gierka, co? Zobacz, jakie są postaci, zobacz, jesteś nawet ty w wersji innej osoby. A czemu on wygląda, nie, no dobra, on wygląda jakby był insecurem życiowym Shiba. Trochę, no. Ty jest ta Shiba, której nikt nie chciał. Ja, Rabar Bartek. Hej, to chyba ktoś ode mnie, sorry. Ja, Barbartek, tak o. Thunderstorm, don't stay in high and open places. No to już wiesz, że teraz walą pełny! Czyli co? No to nie wychudź, no to się chowaj! Bo tutaj pełny walą, więc jak dostajesz pełnym, to zginiesz. No więc brutalna ta gra, schować. Ja myślałem, że ta gra no dla dzieci jest. Brutalna. No to, ale to dzieci lubią na przykład pełny i ginięcie. A, no czemu jestem zblokowany? Jestem, siema. No, szybko, czekaj, musimy pod dach jakiś wejść tu, wejdź no, tu pod klocek do mnie. Tu, jestem pod klockiem. Jesteś pod klockiem? To dobrze. Gdzie jesteś? O, tu się dzieje. Dzień dobry. O, siema, jestem z Rabar Bartkiem, moim znajomym nowym. Ej, uważaj, bo jest otwarte nad nami! Ale jest... Złazimy, czekaj, musimy przeskoczyć jakoś. No, czekaj, bo, ale mi się pomaga. Do środka, dawaj, dobra. Jest git, no. Nie wiem, czemu jeszcze nie odpaliło tego mojego tego, boosta, ale no, życie. Zobacz, jaka tutaj lala jest. Ale jak lala. Się takie lale podobają w Roblox. Ale alternatywka, ty. No, to jest już wyższy poziom. Ty, a myślisz, że jakbym miał 8 lat i napisał do Matidy 4, czy zostanie moją dziewczyną, to mi odpisała potwierdzająca? Napisałaby, rób jak uważasz. I by... Co? Nie wiem. Nie, no bo ja tak to żok, ja kojarzę Robloxa głównie z memów, nie? Że tam jacyś, nie wiem, ludzie lat 7 biją na czat i piszą: siema, szukam dziewczyny, 8-9 lat nie, i lubi grać no w Roblox. Nie, tutaj community jest naprawdę kozackie, bo możesz robić wszystko w tej grze, możesz robić każdy rodzaj gry i tak dalej, więc to community jakby dojrzewa. Community jest kozackie? Widzowie, napiszcie w komentarzu, ile macie lat i czy gracie w Robloxa. Się nie robi na odcinek Robloxa. O, poszło, multi-disaster tu. I co no, teraz? I teraz będziemy mieli dwie. O Boże, jaka gówno mapa do tego. Bo już widzę, że leci, będzie albo deszcz, albo właśnie pioruny, a może być jeszcze na przykład podtopienie i jesteśmy w dupie.
Musimy mieć dużo jabłek i skakać na balonach. A dostajesz coś za to, że jak wygrywasz, czy nic? No co, nic, co ty? A. Okay. Nie ma. Zobacz, ile jest ludzi i to jest pełny serwer. Ja myślałem, że po coś gramy. Nie. Dobra, później. Dla przeżycia. Dawaj auto, szmato. Co, auto ci ukradli? Nie, zobaczymy, że jedzie, no, to moje auto. Drugie, zobacz, jak się pisze na czacie, jak się na czacie pisze? No chodź, dam ci auto. A jak się wsiada? No to wskocz w miejsce moje i zobacz. No czekaj! A czemu zrobiłeś śmigło samochodem i on już teraz... Tornado jest, uważaj! Tornado, kurde! Ej, ty, bo domek... Przedał, to jedziemy! Nie, no dobra, jadę. No czekaj, nie zostawiaj mnie! Ale to wyjmij balona z łapy, to będziesz łatwiej siadał! Bo jedzie i nas goni! No k***a, nie mogę! No siadaj! No nie mogę! Łeb straciłem, k***ałem się na części, no! Lecę do ciebie, o k***a! Ładnie mnie poleciałem. O nie, zginiesz. Dobra, widzowie, kochani, nowa mapa startuje, ale my z nią nie startujemy. Dziękuję pięknie za oglądanie. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z Robloxa, bo w sumie nie wiem. To ty na koniec daj znać, czy ci się podoba Roblox. Czy mi się podoba? Bardzo. Jakby, to co chciałem powiedzieć, no. Jakby, no nie grałem w to nigdy, więc na pewno bawię się lepiej niż w grę, w której gram od 4000 godzin, czy tutaj League of Legends. bo przynajmniej odkrywam nowe rzeczy. Nie no, ja nie narzekam generalnie, by mogło być gorzej, także moi drodzy kochani widzowie, jak chcecie więcej, to zostawiajcie łapki w górę i możecie też poduczyć mnie Robloxa i być może jak Puzonik mi będzie ciągnął, to się pojawi Roblox jeszcze kiedyś. Także elo, ja uciekam i widzimy się kiedyś tam. Nara.